na strychu odkryłem i znalazłem mój pamiętnik. Zapisywałem w nim daty, myśli, refleksje. I chociaż to wszystko miało miejsce wiele lat temu, to od początku znów te wydarzenia wróciły do mnie. A wszystko zaczęło się od tego, że byłem akwizytorem. Zachwalałem niebrudzące się koszule, płyn na trądzik, zegarki, ale denerwowała mnie praca jako akwizytora. A myśl o wyjeździe gdzieś za granicę zawsze zaprzątała moją głowę. Ja lubiłem na kibelku studiować różne mapy. W ten sposób poznałem Londyn, Wiedeń, Johannesburg, ale miastem moich marzeń zawsze był Paryż. Zawsze chciałem tam pojechać. Język? Znałem tyle, o ile gdybym w liceum na lekcjach francuskiego nie gapił się w biusty koleżanek, tylko na tablicę dzisiaj tłumaczył na Seweryna w Komedii Francez. Jest to spektakl o tym, że no, może trzeba się najpierw sparzyć ostro, żeby potem zrozumieć. Nasz bohater na cmentarzu w Paryżu, na Père Lachaise, bierze niechcąco zupełnie od znajomych dwie pastylki, a potem jest to lawina, bo kiedy się tylko tknie narkotyków, to one jak komornik domagają się swego i z czasem bierze się coraz więcej, więcej, aż dochodzi do tragedii. I o tym jest sztuka. Co prawda kończy się tragicznie, ale również i optymistycznie, gdyż nasz bohater wychodzi po leczeniu i te doświadczenia jego sprawiają, że pewnie już nie tknie więcej narkotyków, a będzie innych przed nimi przestrzegał. Tylko tutaj czas wlecze się wstecz, tylko tutaj marzyć możesz co noc i zakochać się tutaj to zwykła rzecz. To miasto magiczną ma moc. Łapiesz oddech na schodach Montparnasse. Witasz wróble tuż pod Sacré-Cœur. A na Saint-Denis przecież nieważny czas. No i obraz na placu Laterne. Paryskie ulice, ich zapach i śpiew. Rzeczy dzieje się w Paryżu i w bardzo realnych miejscach. Czy to Paryż się natknął do tego, żeby ten scenariusz napisać? Dokładnie, bardzo lubię to miasto i jak jest możliwość, to chociaż tam na weekend sobie lecę. I wtedy będąc w Paryżu, chodząc, będąc przy grobie Morrisona, teraz jest to niemożliwe, bo on jest ogrodzony, nie można dojść bezpośrednio, a przecież jego też narkotyki wykończyły. Tam mi wpadł do głowy pomysł, że muszę napisać sztukę, aby przez ten tekst młodym ludziom mówić, do czego prowadzą narkotyki. No i dlatego to się dzieje w realiach Paryża, bo gdzieś to miasto, topografię, metro poznałem. A ponieważ chodziłem do szkoły muzycznej, do klasy fletu, więc pomyślałem sobie, że nasz bohater też może w ten sposób grać na flecie, zarabiać jak uliczni grajkowie, nie tylko na polskich ulicach, bo już się to zdarza, w Zakopanem, na Krupówkach można usłyszeć ludzi, czy na Nowym Świecie, ale szczególnie tam w Paryżu. To uczucie, ale ja po chwili stałem naprzeciwko siebie. Fajne uczucie, w ogóle ci ludzie byli tacy fajni, bezkompromisowi. Dobre towarzystwo, jak dla samotnego emigranta w Polsce, który przyjechał tutaj teraz do Paryża. Michel nie odstępował mnie ani na krok. Załatwił mi kwaterę na kempingu Bois de Boulogne. Miałem gdzie mieszkać, załatwiał mi też różne prace. Najpierw malowałem parkan jakiemuś bogatemu Niemcowi, potem biuro jakiemuś Anglikowi, a na koniec załatwił mi najlepiej płatną, najdłuższą pracę, bo malowałem wielkie piętro we francuskim domu handlowym. No to malowałem
i malowałem. Oczywiście Michel dostarczał mi narkotyki. W tych pierwszych tygodniach przeszedłem taki szybki kurs palenia trawy, haszu, brania amfetaminy i malowałem. I byłem szczęśliwy. Chodziłem z całym towarzystwem na Père Lachaise i malowałem. I byłem szczęśliwy. Michel nie brał ode mnie ani euro. Nigdy nie miałem do czynienia z narkotykami, ale myślę sobie, że obserwacja tych ludzi, dlatego kiedy gram to przedstawienie, to przyglądałem się narkomanom chociażby na Dworcu Centralnym w Warszawie, czy narkomanom w Paryżu, których można spotkać w różnych miejscach, śpią na ulicach, a już nie mówiąc, jak przychodzą na Père Lachaise, no to tam do swojego idola idą i nawet kiedyś zostawiano mu małe skręty na grobie. Jak młodzi ludzie reagują na ten spektakl, bo gracie go już od pewnego czasu? Od wielu lat. Myślę, że bardzo dobrze, że gdzieś do nich dociera ten tekst. Oczywiście gdzieś realność, jaką proponuję w grze aktorskiej, powoduje, że gdzieś tam dwie, trzy osoby są zaskoczone i często jakby inną reakcją karmią nas, bo są zaskoczone taką realizacją. Ale większość młodzieży, myślę, że wychodzi w skupieniu i bierze to do siebie, że nie warto. I o to mi chodzi w tym spektaklu, żeby wyjść z tego przedstawienia, jak już mówię, credo mojego teatru, chociaż jeden widz wyjdzie i powie, nie warto. To już będzie nasz wielki sukces. Jak trafiłem do katedry Notre Dame. Boże, pomóż. Ja nie chcę tak umierać. Ja nie chcę umierać jak Weronique. Ja muszę z tym skończyć. Skończyć z Michelem, skończyć z prochami, skończyć z całym towarzystwem. Ja muszę wziąć się w garść. Zacząć nowe życie. Muszę znaleźć sobie jakąś nową pracę. Boże, spraw, żebym nie został ćpunem. Tak się złożyło, że kiedy byłem młodym aktorem, występowałem z zespołem, który nie jest wam znany, ale który jest znany mojemu pokoleniu. Zespół 2+1. I tam był lider tego zespołu, Janusz Kruk. Wspaniały kompozytor, który skomponował wiele znakomitych utworów. I kiedyś podczas występu w Lublinie przywiózł z Monachium marihuany i zapalił w garderobie. Potem palił co koncert, potem palił co numer. A potem marihuana była za mało, więc zaczął brać i niestety już nie ma go na tym świecie. A jego żona, bardzo piękna wówczas, Elżbieta Dmoch, żyje do dzisiaj na odludziu w małej wiosce. A zatem narkotyki nie tylko niszczą tego człowieka, który bierze, ale i otoczenie, najbliższe. A zatem pamiętajcie, jeśli ktoś was będzie chciał czymś poczęstować, będzie namawiał, chodź, sprawdzimy jak to działa, przypomnijcie sobie bohatera Drzask. Nie popełniajcie tego samego błędu. Jak przypominacie sobie, nasz bohater na cmentarzu wziął jakieś pastylki, a potem co się stało, widzieliście sami. Jest to lawina, z której nie ma odwrotu. Powiedziałeś po spektaklu, że chciałbyś pokazać go również Francuzom. No tak, dlatego że ostatnio nic się nie zmieniło. Kiedy byłem w czerwcu w Paryżu i byłem na cmentarzu, znów widziałem tych kołszących się ludzi przy tym grobie, strasznie wyglądających, młodych ludzi zniszczonych. Więc pomyślałem sobie, że warto to przedstawienie zrobić w języku francuskim i chociażby tam im zagrać. Na cmentarzu. Może wtedy jedną osobę uratuje.